Ogień w stodole Ryszarda Kaczanowskiego z Wierzchowic pojawił się w niedzielny poranek. Szybko się rozprzestrzenił. Spłonęło wszystko, co było w środku. Przyczepa, aparat do oprysku, piła Kreisega, motor 11 kW i przyczepa, podawałem, przyczepa, aparat, no piła, motor, no i tu ze 2 tony ziemniaków poszło do wyrzucenia. No i drzewo kupiłem, teraz 20 kubików drzewa, 25 prawie, 25 kubików drzewa. I to drzewo to już prawie spalone jest. Był to 7 już pożar w tej miejscowości. W ciągu 2 tygodni straty oszacowano wstępnie na ponad 130 tysięcy złotych. W 2 przypadkach były to pożary stodu. W jednym przypadku pożar obory, w kolejnym szopy. Raz paliły się bele siana pod wiatą. Po kilku dniach pod tą samą wiatą zapaliło się składowane tam drewno, a raz paliły się składowane gałęzie przy drodze. Mieszkańcy Wierzchowic nie pamiętają, żeby w tak krótkim czasie było we wsi tyle pożarów. Nie mają wątpliwości, że były to podpalenia. Był tutaj biegły i stwierdził, że było z jednej strony podpalone. Od jednego szczytu i od drugiego szczytu. To było czymś podlane i podpalone. Na pewno są podpalenia. To tam nikt nie ma wątpliwości, że to są podpalenia. A od tego jest policja, żeby to wytropić, nie? Ale my mieszkańcy nie mamy wątpliwości, co to jest. Potwierdzają to wstępne ustalenia Straży Pożarnej. Sprawą zajęła się również policja. Jeśli chodzi o przyczynę pożarów, to wstępna przyczyna pożaru są to właśnie podpalenia. O czym mogą świadczyć te pożary? W ciągu 2 tygodni było ich aż 7. Pracujemy nad tymi sprawami, ustalamy między innymi, co było przyczyną powstania tych pożarów. Mieszkańcy Wierzchowic liczą na to, że jeśli ktoś celowo wzniecał pożary, zostanie szybko zatrzymany i surowo ukarany.